Jak róża tonie w pąsach, tak cudna roza wiecznie w dąsach. Dworskich manier uczyć się miała, miast tego jeno karłem machała. Karłem? No, no, nie podejrzewałem go o taką skromność. Mistrzu, nie wspomógłbyś dobrych ludzi, brakuje nam do kufarka. No bo my tu koledzy po fachu. No i się, mistrzu, weźmie, nie? A my obaj rzeźnicy. Wy szlachtujecie i my szlachtujemy. Tylko wieźminom płacą więcej, bo tej wioski całe się zrzucają i możni grosza nie szczędzą. Najwyraźniej trafiałem na złych możnych i niewłaściwe wioski. No nie daj się prosić, mistrzu! Wszak wiedźmini pomagają ludziom w potrzebie. Niech będzie. Trzymaj. No, to się nazywa solidarność cechowa. Dzięki, mistrzu. Wypijemy twoje zdrowie. Lubisz konie, Geralt? Chyba tak. Wszystkie nazywam Płotka. Ta siwa to Cantarella. Klacz po Kahirze, czempionie z Hole. Siwy to ładny kolor. Również dla koni. Ten kary to mój faworyt. Nemrod, czystej krwi Nilfgaardczyk. Aż dziwne, że ci nie zasalutował, generale. Ta dziewczyna z przystani. Co to była za jedna? Mówił, że siostrzenica z Kowiru. Ta, prędzej z Kurwiru. Gorset miała tak ściśnięty, że o małe jej gały na wierzchnię wyszły. Jemu zresztą też, mówię ci, artystka jakaś albo dziwka. Zresztą one po jednych pieniądzach. Artystka? Albo dziwka. Podobno Jaskier widywał się z jakąś trubadurką, najpewniej blondynką. To pewnie ta, czekaj, jakiej tam było? A, Cyranka, a to brzmi i jak artystka, i jak cudzoziemka, i jak dziwka. Wstawaj do walki! Tym razem nie pójdzie ci tak łatwo. Bo przyprowadziłeś kolegów? A oni co? Wszyscy pannie Gudce ślubowali? Nie. Ale sprawiedliwiej będzie, jeśli my sam otrzeć na ciebie uderzym. Tak? Tak. Boś jest nikczemnik. I żeś mnie podle oszukał. Nie mówiłeś, że jesteś wiedźminem. Lepiej idźcie do domu. Prześpijcie się. Jutro też będzie dzień. Masz rację. Nie wiem jak wy, ale ja jestem śpiący. Nic tu po nas. Wracaj skąd przyszedł. Pierwsza panna z wichowaro, zawsze rada iść na siano. Druga panna z wichowaro, daj, sam tylko rano. Trzecia panna nie ma zasad, zawsze łasa na kutasa. Co to ma znaczyć? Chamstwo i degrengolada! Zanosi się na deszcz. Dobrze już, dobrze, dobrze. Czuję twoją krew. Chodź tu, wywłoko. Będę pił twoją krew. Chodź, nie pierdol. Jestem. Tu jestem. Gdzie jest ten przeklęty katakan? Kiedy ostatnio widziałam Jaskra, mówił, że planuje skok na skarb Zigiego Roivena. Motyla noga. I więcej go już nie widziałam. Jaskier i skok na skarb. Już prędzej bym się spodziewał, że wybierze życie w celibacie. Prawda, jak raz zapomniał zapłacić za wino w pasiflorze, to potem 3 dni nie spał z nerwów. No to co mu odbiło? Miał jakieś długi do spłacenia? Mówił, że musi komuś pomóc. Sprawa niecierpiąca zwłoki. Tak to chyba ujął. Rozumiem, że nie podał imienia tego kogoś. Nie, ale znając Jaskra, chodziło o tę kogoś. Pewnie szczupłą i z obfitym biustem. Roivan? Co to za jeden? Wysoki, gruby, cholernie groźny. I utyka na lewą nogę. Brzmi.
brzmi jak kulawy troll skalny. Gdyby trole były też diablo inteligentne i miały żyłkę do kryminału, to tak, zgadzałoby się. Zakładam, że skok się nie udał. No, nie wrócił tu w złotej karocy obwieszony klejnotami, więc chyba nie. Pytałam o niego, ale wszyscy nabrali wody w usta. Słyszałam tylko, że zrobił jakąś awanturę w siedzibie Skurwiela Juniora i że jego ludzie gonili go potem przez całe miasto. Skurwiel Junior. Tego też nie kojarzę. Największy chuj w Nowigradzie. Znaczy się, niedosłownie, tylko... Tak, tak zakładałem. Zalazł ci jakoś za skórę? Zalazł całemu miastu. Należy do czwórki ludzi, którzy trzęsą miejscowym półświatkiem. Razem z Ziggim Roivenem właśnie, Tasakiem i Królem Żebraków. Niezły numer. Dobrze chociaż, że Jaskier nie zadarł z Kościołem Wiecznego Ognia. Dopiero by było. Jak mniej myśli, a mniej smutny. A ja teraz bardzo smutny. Ja pilnował, ale było bum i nie ma Torwuna. W przekładzie na nasze ktoś mi zapieprzył blisko 20 ton złota, nie licząc drobnych. A ty pomożesz mi odzyskać. Czemu sam się tym nie zajmiesz? Masz układy w półświatku, po co ci jeszcze wiedźmin? Widzisz, te pieniądze nie należały wyłącznie do mnie. Można powiedzieć, że prowadzę taki bank dla wtajemniczonych. Z oczywistych względów nie chcę, żeby wieści o moich tymczasowych problemach z płynnością się rozeszły. Dlatego właśnie potrzebuję pomocy kogoś z zewnątrz. Skąd pewność, że możesz mi zaufać? Nie mam takiej pewności. Liczę na twój instynkt samozachowawczy. Bo jeśli skrewisz, zabiję cię i dam na pożarcie Bartowi. Bart, bardzo przykro. Taka praca. Zgoda, pomogę ci. Jakoś nie tryskasz entuzjazmem. To przez wiedźmińskie mutacje wypierają nas z emocji. Inaczej skakałbym ze szczęścia. Muszę się tu rozejrzeć, ale przede wszystkim mam pytania. Zamieniam się w słuch. Rozumiem, że złodzieje weszli przez tę dziurę za twoimi plecami. No, bystry jesteś. Gratuluję, kurwa, domyślności. O co jeszcze spytasz? Który mamy rok? Jak się nazywa król Rydanii? Nie, ale zastanawia mnie na przykład, skąd ta dziura się tu wzięła. Jej tu nie było. A potem bum! I była. Ja chciał zobaczyć. Ale nie zobaczyć, tylko spać. Bo złe grzyby. Złe w Barta głowa. Jakie znowu złe grzyby? Pleśń popsa. Jej zarodniki są tak trujące, że parę wdechów i po tobie. No, chyba że jesteś trolem. Chyba jestem. Jestem? Ziggy? Nie mówię do ciebie, baranie. O czym to? A, pleśń. No, pełno jej w kanałach za skarbcem. Myślałem, że to dobrze, wiesz. Dodatkowe zabezpieczenie, ale złodzieje jakoś to obeszli. Widziałeś ich, Bart? Jak ja wyjść przez dziurę zobaczyć, co było bum, to oddychał grzyb i zasnął. A jak już nie snął, nie ma wcale Torfuta. A ja zły troll. Bardzo zły troll. Już, nie rozklejaj się. Dobra, to słuchajcie, zasubskrybujcie kanał Bartka, bardzo serdecznie polecam. Cyber Mario.